Siemanko, cześć, witam, to jest Switch i zapraszam na kolejnego vloga, keto vloga. Śniadanie, siemano rano, o 14. No, dopiero wstałem. Tak to jest, jak się całą noc gra w Tomb Raidera. I zrobiłem sobie śniadanko, także takie śniadanie w sumie będę jeść teraz codziennie przez tydzień, dwa. Zobaczymy, jak mi będzie smakowało, to będę jadł i przez cały miesiąc. Także mamy cztery paróweczki wieprzowe z grilla, takie typowo English breakfast, jajeczniczkę. Z dodatkiem mleka, dużo soli himalajskiej. W ogóle dużo soli himalajskiej do wszystkiego dajemy, bo jest zdrowa i pomaga nawadnianiu organizmu. Pomidorki, w jakiej tam wersji chcecie? Ja lubię takie koktajlowe, cne, tylko w pół, wiadomo, umyjemy w pół, bam i jest. Także jest wszystko bardzo szybko, fajnie zrobione. Jajeczniczki może nie widać, że jest z cebulką, ale cebula oczywiście jest w jajecznicy na bardzo małym ogniu, wolno, ze względu na to, że na smalcu była robiona, tak. Jajeczniczka na smalcu, niezbyt dużo, jeden mały taki pasek, także fajny jest smalec, bo kurczę, nic się nam nie przypali. Zostały brokułki dwie z wczoraj, także zostawiłem. Tutaj pokazuję, co jest bardzo istotne, obojętnie na jakiej diecie byście nie byli, czyli czosnek. Dużo osób daje czosnek bezpośrednio na patelnię. I ja nie mówię, że to jest złe, ale zabija, że tak powiem, walor zdrowotny tego czosnku, bo jednak obróbka termiczna takiego warzywka jak czosnek, no to no zabije po prostu dużo witamin i może o tyle, o ile nie jest to jakiś super mega walor smakowy, jeżeli zjemy to, wiadomo, w takiej postaci, czyli hardkorowo. To jest na pewno bardzo zdrowo. Ja daję akurat dwa czosnki, bo są zdrowe. Nie będziemy się dalej wywodzić i wnikać w to. Super mega sprawa. Teraz tak, w ogóle zjedzenie śniadania. Ja oczywiście nie mówię, że jem śniadanie o 14, zawsze dzisiaj tak wyszło, niestety. Ale lubię sobie wypić taką miksturę, która oczyszcza kamienie nerkowe, jakbyśmy kiedyś mieli w przyszłości, więc nie będziemy mieć, bo jest bardzo właśnie dobra na kamienie nerkowe. Ogólnie jest dobre na przyswajanie jakiejkolwiek diety, że tych jesteśmy na wysokobiałkowej. W ogóle pokarm czyści jelita, oczyszcza organizm. To co trzeba zrobić? Trzeba po prostu sobie wziąć dwie łyżki octu jabłkowego. Jest taki dobry, Tymbark jest dobry, oct jabłkowy. Ja tam używam jakiegoś tam innego organicznego. Tutaj można zwrócić uwagę na tą strukturę, że na dole mamy taki osad, to znaczy, że to jest petarda. Taki powinien być. Nie jest żaden jakiś tam. Jakaś popierdółka, o, nazwijmy się tak po prostu. Nie będę tutaj się wywodził. Całą strukturę ocokaman, po prostu chodzi o to, żeby był osad na dole. Dobra, także mamy osad jabłkowy, sól himalajską i robimy sobie taką miksturę. Jeszcze najlepiej sobie dać witaminę C, może być cytryna, jakieś się bawiłem z cytryny, teraz się nie bawię w cytryny, tylko daję witaminę C bezpośrednio, po prostu łyżeczkę taką małą, taki skup dają do witaminy C, zresztą do wszystkich różnych suplementacji, dają taki plastikowy, kwaśne, jak sam, wiecie co, diabeł, ale no nic, no jest zdrowe, także dwie łyżki octu jabłkowego z soli himalajskiej, ile tam chata bogata, sobie zasypujecie. Ja leję pół wrzonkiem, pół zimno. Zostawiam trochę do rozpuszczenia i piję, to staram się pić to ciepłe. Fajnie pobudza organizm. I po wypiciu czegoś takiego konsumujemy śniadanie. Organizm jest przeczyszczony, nawodniony, tak, przeczyszczony, nawodniony i też będzie przyswajał wszystko, wszystkie inne produkty, które będziemy jeść, więc to jest bardzo istotne, jeżeli no, bawicie się w ogóle w jakieś tam diety, czy chcecie chudnąć, czy chcecie przytyć zdrowo, to jest bardzo dobre. Tutaj teraz w kwestii deseru, to mamy sobie czekoladkę, którą już ostatnio wspomniałem, taką kurczę z Lidla. Fajnie, bo jest 85% kakao i mamy tutaj 5 pasków, dlatego wybieram taką, bo nie trzeba tego łamać, tylko ona już jest podzielona, zapakowana na takie pojedyncze paski. Jest taki jeden pasek, łyżka, tutaj taka łyżeczka, w sumie taka łyżka, że aż jak 4 w jednej. I taki deser tłusty, oczywiście zero cukru, zero węgli, jakieś tam węgle są minimalistyczne. I oczywiście jak chcemy mieć aspekt słodyczy, to erytrytol, bo oczywiście erytrytol, zero kalorii, zero węglowodanów, jadi jadi jada, więc sobie dajemy, nie wiem, łyżkę dużą erytrytolu, a tak naprawdę jak chcecie pocisnąć jeszcze bardziej, to możecie sobie zrobić taki deser, że kruszycie to czekoladę, wrzucacie sobie nie crunchy peanut butter, tylko taki wiecie, smooth, czyli wiadomo, przemiksowany, tutaj mamy taki inny i po prostu mieszacie łyżką, zalewacie śmietaną, erytrytolem i macie po prostu pizda anioła, jest po prostu mega super sprawa, jest super mega deser, oczywiście wszystko tutaj jest w aspekcie
Keto. I na sam koniec, jak już wszystko sobie zjem, to lubię sobie wypić herbatkę miętową. No, ona jest ogólnie dobra na trawienie. Nie ma żadnych refluksów czy czegoś tam. Nie, żebyśmy na keto mieli, bo raczej nie ma. Nie spotkałem się nigdy w ogóle, żebym miał jakieś zaparcia. I to nie dlatego, że piję herbatę miętową. Może dlatego, kto to wie. Ale chyba tak keto po prostu funkcjonuje, że tłuszcze lepiej są absorbowane przez organizm niż węglowodany, więc dlatego nie mamy uczucia ospałości, pierdzenia, jakichś tam wzdęć, tak, i zaparć. No i pełną parę non-stop, więc i można wymieniać kiedyś. Może zrobię jakiś krótki filmik na ten temat. Co tam ciekawe jest, ale wydaje mi się, że po prostu wszystko można na Google sobie znaleźć, a tutaj chodzi o to tylko, co można ciekawego sobie zrobić. Także takowe śniadanie, jeszcze chciałem tylko napomknąć, że herbatkę miętową można sobie zrobić w takiej postaci, że jak ktoś nie lubi, to sobie zaparzyć. Ostatnio o tym wspomniałem. Wziąć sobie wodę, jaką tam chcecie, gazowaną, niegazowaną, i sobie do takiego kubła, nie no, się śmieję, może nie do takiego, ale wiecie, robimy sobie może w takim od shakera, kubełku, kubeczku i wlewamy sobie tyle miętowej, ile uważamy, na przykład pół z tego kubka miętowej, resztę wody gazowanej, i tak naprawdę mamy super mega napój, do którego możemy też dodać cytrynę zwykłą, sobie wycisnąć, albo sobie może dodać witaminę C, albo nie dodawać niczego, po prostu sobie i tak będzie super. Dobra, fajnie, dzięki za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia. Zapraszam na kolejny vlog, na coś tam zapraszam. Nie wiem, co się będzie działo na kanale, bo jestem switch i skaczę pomiędzy filmami. W chwili obecnej przestawiamy się z powrotem, znaczy ja się przestawiam na keto, więc jakieś tam niektóre posiłki na keto wam pokażę, jak wyglądają, może komuś się spodoba. No i to było na tyle, także dzięki za uwagę, do zobaczenia, na razie, hej, cześć, pa. Aha, i życzę miłego dnia i szczęśliwego nowego roku, hej, hej.